Cześć, witam Was ponownie na kanale Marco Polska Piłka. Dzisiaj chcę podsumować szóstą kolejkę naszej Ekstraklasy. I cóż, było dosyć ciekawie, były fajne mecze, na przykład Wisła Legia i na przykład Lech Pogoń, tak jak się można było spodziewać, były to takie mecze topowe, także tutaj naprawdę było sporo ciekawych sytuacji, ale nie tylko. Mieliśmy też derby Dolnego Śląska, derby Górnego Śląska, tak, także naprawdę było dosyć ciekawie. No nie była to kolejka obfitująca w jakąś wielką ilość bramek. Tym razem padło ich 16. Mieliśmy 4 zwycięstwa, 2 zwycięstwa gospodarzy, 2 zwycięstwa gości, jak również 5 remisów i 2 czerwone kartki. No więc zaczynamy. Zacznę może od meczów, które były dzisiaj, czyli od meczów Wisły Płock i Rakowa Częstochowa. Tutaj padł wynik 1-1, bramkę dla Wisły, dla Rakowa na początku, znaczy na początku, w 19 minucie zdobył Cebula, który bardzo sprytnie zachował się w polu karnym po dograniu Kuna. No i Raków objął prowadzenie 1-0. W 37 minucie wyrównał w tym spotkaniu Warchoł. Ogólnie mecz był dosyć ciekawy, chociaż mi się wydaje, że taką lekką przewagę posiadał w tym spotkaniu zespół Częstochowy. No ale nie wykorzystali też swoich sytuacji, próbował jeszcze Gutkowski zdobyć bramkę, no ale nic z tego nie wyszło. I próbował też Cebula, który no, trafił w słupek, no, było ciekawie, no ale mecz ogólnie zakończył się wynikiem 1-1. W derbach za to Dolnego Śląska działo się wiele. W końcu Śląsk zwyciężył w Lubinie na stadionie Zagłębia. Śląsk czekał na to 10 lat, no i się udało. Wielkie gratulacje dla drużyny z Wrocławia. Tutaj Śląsk wygrał 1-3, strzelając wszystkie bramki w tym spotkaniu. Śląsk był drużyną lepszą, także wydaje mi się, że to, znaczy nie wydaje mi się, był lepszy po prostu i dlatego zwyciężył to spotkanie. Gole zdobywał Praszelik w 14 minucie, dwukrotnie Erik Esposito w 26 i 62 minucie i niestety samobójczego gola zaliczył Wojciech Gola. Akurat tak niefortunnie interweniował, że piłka wpadła do bramki Śląska, no ale mimo to wrocławianie mogli cieszyć się ze zdobycia 3 punktów i z pokonania lokalnego rywala. No i na Dolnym Śląsku rządzi Wrocław. Następne derby to... A, jeszcze dzisiejsze, ostatnie spotkanie, które było Wisła Kraków Legia. Tak jak się można było spodziewać, był to mecz bardzo fajny, mecz otwarty. Obydwie drużyny starały się o jak najlepszy wynik. Pierwsza połowa i chyba cały mecz jednak to Wisła grała lepiej. Więcej biegała, więcej stwarzała tych sytuacji. Już w pierwszej połowie, w sumie zakończonej wynikiem 1-0 po bramce Brauna Forbesa i bardzo dobrym podaniu Jeboacha, Wisła w 29 minucie objęła prowadzenie. Ale też była sytuacja, w której Jeboah trafił, a Brown Forbes trafił w słupek i już w tym momencie mogło być 2-0 dla Krakowian. No niestety się ta sztuka nie udała. Także skończyła się pierwsza połowa wynikiem 1-0. Po przerwie wszedł Emreli,
rozruszał troszeczkę atak drużyny gości. Warszawianie jak gdyby w tą drugą połowę weszli lepiej, mieli przewagę, stworzyli kilka sytuacji. Chyba taką najciekawszą była sytuacja, kiedy to Gruszkowski dał się ograć Pethartowi, ten dośrodkował, no tutaj przewrócił się jeszcze w polu karnym Frydrych, no i Emreli zdobył bramkę na 1-1, ale po konsultacji z VAR sędzia główny tej bramki nie uznał, mianowicie powodem tego był faul na Frydrychu. No i tutaj się, można powiedzieć, trochę Wiśle upiekło, no ale już później Wisła z powrotem wróciła do swojej dobrej dyspozycji, do swojej dobrej gry i dowiozła to zwycięstwo 1-0. Na pewno Wisła, kibice Wisły są zadowoleni, bo to jednak jest takie zwycięstwo z prestiżowym przeciwnikiem. Potem mieliśmy też derby Górnego Śląska, w których spotkały się drużyny Górnika Zabrze i Piasta Gliwice. Tutaj lepszą drużyną według mnie była drużyna trenera Fornalika. Grała ona z minuty na minutę, się rozkręcała i grała lepiej, grała dokładniej, wykazywała się większą kulturą gry. No i mieliśmy tutaj dosyć dobre spotkanie. Pomimo też Górnik grał bardziej takimi prostymi środkami, próbował właśnie rozmontować drużynę Piasta, no ale nic z tego się im niestety nie udawało. Bramkę tutaj strzelił Sokołowski z głowy dla Piasta i Piast zwyciężył w tym spotkaniu 1-0. Poznański Lech i Szczecińska Pogoń to też mecz, który wzbudzał duże emocje, bo lider grał z wiceliderem. No i tutaj lekko, można powiedzieć, Pogoń wyhamowała pędzącą poznańską Lokomotywę. Kolejorz zremisował w tym spotkaniu 1-1 i myślę, że tutaj nawet zespół z Poznania może być zadowolony z tego, że osiągnął remis, pomimo że uważam, że mecz był wyrównany do momentu, gdy z boiska zszedł jeden z zawodników poznańskiego Lecha. To właśnie wtedy Pogoń osiągnęła swoją przewagę i tutaj to Pogoń zaczęła prowadzić tą grę bardziej taką, dłużej utrzymując się przy piłce, próbując to z lewej, to z prawej strony stworzyć jakieś sytuacje. Też tutaj dobrą zmianę dał Kamil Grosicki, który zadebiutował w Pogoni. Tak właśnie się zastanawiałem, jak ten Kamil będzie wyglądał, ponieważ jak wiemy, nie grał zbyt wiele ostatnio, ale widać, że tutaj swoim doświadczeniem naprawdę i kilkoma zagraniami zaimponował. Zresztą przy bramce dla Pogoni też miał swój współudział, zaliczył tu asystę drugiego stopnia. No a bramkę w 85. minucie zdobył Zachowicz. W końcu ten napastnik się przełamał. No bo jak wiemy, w Pogoni nadal czekamy na bramki napastników, no i żeśmy się doczekali tutaj bramki Zachowicza. I kiedy wydawało się, że Pogoń już ten mecz dowiezie do końca z tak korzystnym wynikiem i zrówna się punktami z poznańskim Lechem, no Lech się nie poddał, Lech walczył do końca bardzo ambitnie. I Tiba w doliczonym czasie gry, dokładnie w 94 minucie, ładnym uderzeniem wyrównał na 1-1. I tak się ten mecz zakończył, ale było to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajne spotkanie. Lechia Gdańsk, Radomiak, Radom. Tutaj mamy następny remis 2-2. No i tutaj Lechia zaczęła bardzo dobrze to spotkanie. Strzeliła szybko dwie bramki, miała przewagę. Radomiak później, to gdzieś po 20 minucie, się troszkę otrząsnął z tego niefortunnego początku i próbował coś
skonstruować, obrócić ten mecz, losy tego meczu na bardziej korzystny wynik, bo do przerwy było 2 do 0. No i właśnie udało im się to. Najpierw zdobył Radomiak bramkę po strzale Macze do bramkę kontaktową, a później w 64 minucie rzut karny wykorzystał Kuba Arak i zrobiło się 2 do 2. No i tutaj takim wynikiem zakończył się ten mecz, pomimo że jeszcze Gdańszczanie mieli swoje sytuacje, to jednak niestety nie udało się ich wykorzystać. No i takie było, no i tak się skończył ten mecz. A co ciekawa też sytuacja właśnie w Gdańsku, to, że do dymisji podał się trener Piotr Stokowiec. Ogólnie nie wiem, nie znam dlaczego to nastąpiło, z jakiej przyczyny pan Piotr podał się do dymisji, bo przecież tutaj właśnie pracował kilka dobrych lat i naprawdę był to projekt na lata. I Piotr Stokowiec osiągnął całkiem przyzwoite, prawda, wyniki z drużyną Lechii, tak i w tym sezonie też. Gdańszczanie przecież nie grali jakoś tragicznie, bo gdyby przegrywali mecz za meczem, no ta decyzja byłaby bardziej taka zrozumiała. No a tutaj taka troszkę niespodziewana decyzja, no i pewnie się jej nikt nie spodziewał, więc zobaczymy, jakie to były przyczyny. Być może uda mi się dowiedzieć, na pewno się chętnie z Wami taką wiadomością podzielę. Później mieliśmy mecz o Bruk Betu z Krakowią i tutaj Bruk Bet niestety poniósł porażkę 1 do 2 z drużyną Krakowi. Tutaj dobry mecz zagrał Pele, zdobywając dwie bramki. I tak pierwsze 20 minut to w sumie taka przewaga Krakowi, ale niewiele z niej wynikało. Dopiero tak około 19 minuty pierwszy strzał właśnie też oddał Pele i tutaj piłka otarła się o poprzeczkę. Potem próbował Tijański z około 30 metrów, ale obronił to Chroszą. Później następną próbę zespołu z Niecieczym widzieliśmy w 34 minucie, kiedy to z rzutu rożnego uderzył na zawodnik Radwański, ale ta piłka minęła też. Słupek ładnie uderzył z boleja, ale niestety piłka nie wpadła do bramki i nic tutaj nie wskórzała drużyna z Niecieczy. No i mecz ogólnie zakończył się wynikiem zwycięstwem Krakowi 1 do 2, także takie to było widowisko. Warta Poznań, Jagiellonia Białystok. Jaga uważam, że była nieco lepsza, nie jakoś tam, żeby specjalnie jakąś wielką przewagę miała, ale była drużyną, zespołem nieco lepszym niż poznaniacy. No ale Warta wykorzystała, tak, zwłaszcza Kuzmiński wykorzystał prezent obrońcy Jagi. No i zdobył bramkę na 1-0 i to Warta właściwie prowadziła w tym spotkaniu na początku, ale Jagiellonia 2 minuty później wyrównała, a wyrównał tutaj Fiodor Czernych na 1-1 i takim wynikiem zakończyło się to spotkanie. Myślę, że obie drużyny muszą sobie same odpowiedzieć, czego zabrakło, aby zwyciężyć i tutaj po prostu popracować nad tym przed następnymi spotkaniami. Następnym meczem, i to już ostatni mecz, który nam został tu do omówienia, mecz Mieleckiej Stali i Górnika Łęczna. Jak wiemy, Stal nie była, ani Stal, ani Górnik nie zajmowały wysokich pozycji w tabeli. I tutaj było zabójczy kwadrans Mielczan.
Mielczanie zwyciężyli, to bardzo szybko bili prowadzenie. Potem zdobyli drugą bramkę po 10 minutach i wygrali ten mecz 2 do 0. Później nawet grali w dziesiątkę, mimo to, że Górnik się starał, stworzył w drugiej połowie 3 sytuacje. Żadnej z nich niestety nie wykorzystał. No i Beniaminek z Łęcznej niestety będzie musiał szukać punktów w innych spotkaniach. No a uważam, że ich sytuacja nie jest w tym momencie za ciekawa, podobnie jak drużyny z Niecieczy. Jak na razie obydwa kluby wywalczyły raptem po dwa punkty, chociaż na przykład Brugbet tak naprawdę nie prezentuje się jakoś bardzo źle, a mimo wszystko gdzieś te punkty gubi. Tak samo i Łęczna. Tabelka po tych sześciu kolejkach wygląda następująco. Prowadzi poznański Lech, który ma 14 punktów. Na drugim miejscu jest Pogoń Szczecin 11. Na trzecim Wisła Kraków 10 punktów. Na czwartym Śląsk Wrocław 10 punktów. Na piątym Piast Gliwice również 10 punktów. Na szóstym mamy Gdańską Lechię 9 punktów. Na siódmym pierwszego z Beniaminków Radomiaka Radom 8 punktów, na ósmym Białostocką Jagiellonię również 8 punktów, na miejscu dziewiątym Płocka Wisła 7, na dziesiątym Częstochowski Raków 7, na jedenastym Mielecka Stal 7, na dwunastym Krakowia Kraków 7, na trzynastym Warta Poznań 6, na czternastym Legia Obrońca Trofeum 6, na 15 Górnik Zabrze 6 punktów. No i tabele zamykają w strefie spadkowej Zagłębie Lubin 6 punktów i dwóch Beniaminków, Brugbet Niecieca i Górnik Łęczna po 2 punkty. W siódmej kolejce, która przed nami, zagrają Warta Poznań. U siebie będzie podejmowała zespół z Niecieczy. Krakowiar zagra z Górnikiem Zabrze, Jagiellonia podejmie na własnym boisku Mielecką Stal, Wrocławski Śląsk zagra z Legią, myślę, że to może być ciekawe widowisko. Potem Piast Gliwice zagra z Zagłębiem Lubin, Wisła Kraków zagra z Gdańską Lechią, myślę, że tu też będzie fajny mecz. Raków Częstochowa podejmie poznańskiego Lecha, no i myślę, że no już to już jest taki trzeci mecz w tej kolejce, który no zapowiada się nieźle, a jak będzie, to zobaczymy. No jak wiemy, Raków potrafi grać piłką, Lech również, no to może być naprawdę hit nawet tej kolejki. No i Śląsk Legia, Wisła Lechia, no takie dobre mecze. Potem Górnik Łęczna u siebie podejmie Płocką Wisłę. Być może uda się zespołowi z Łęcznej się przeławać, co wcale łatwe nie będzie. I Radomiak Beniaminek podejmie szczecińską Pogoń. I to też jest w sumie może być ciekawe widowisko, bo Radomiak jak do tej pory oczywiście prezentuje się całkiem fajnie. Z tym, że jak wiemy, ta siódma kolejka odbędzie się po przerwie na kadrę. Na dzisiaj to wszystko. Serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie, za wysłuchanie. Zapraszam do wyrażania swoich opinii w komentarzach. Proszę o lajki, jeżeli się Wam podoba mój kanał, jak również o suby. No i do zobaczenia.